nasz zawodnik. Chodźmy dodać myśli i już, a pani poseł już była połowie. Czyli dobrze, pan trafił do głowy. Studenci po raz pierwszy mieli możliwość zająć miejsce w kabinie tłumacza symultanicznego. Sprawdzić się w tej roli, takiej trochę stresującej, te roli, kiedy trzeba szybko tłumaczyć, czy kiedy trzeba nadążyć za panią europoseł Jazłowiecką, która jest wspaniałym europosłem i słynie z tego, że mówi bardzo, bardzo szybko. No stres jest, no myślę, że to jest wyczerpujące psychicznie, ta minuta to jest tak naprawdę jak sprint na setkę, to no nie jest to takie spokojne tłumaczenie jak tłumaczenie pisemne. Dwutorowe myślenie, no jednocześnie słuchanie w języku polskim, przetworzenie tego, no i jakieś sformułowanie sensowne w języku angielskim, gdzie mogą się pojawić różne słowa, gdzie składnia jest taka, że niekiedy trzeba by było poczekać na koniec zdania, żeby tak naprawdę mieć jego sens już, no ale nie ma tego luksusu czekania, trzeba po prostu mówić. To dla nas była olbrzymia przygoda, nieprawdopodobna przygoda, dla mnie też fantastyczna lekcja. My w parlamencie mamy tylko minutę na to, żeby się wypowiedzieć. Często korzystamy z kartki, nie dlatego, że jesteśmy takimi tumanami, że tak powiem, tylko że w ciągu tej minuty naprawdę trudno jest w precyzyjny sposób przekazać nasze myśli. W związku z tym ta kartka nam towarzyszy, ale dzisiejsze doświadczenie, też te minutowe wystąpienia pokazały mi, że my w parlamencie bardzo szybko mówimy o tym, co chcemy powiedzieć, a więc jak nieprawdopodobną umiejętność muszą mieć tłumacze, żeby to, co my mówimy, szybko przetłumaczyć i prawidłowo przetłumaczyć. Jury miało w związku z tym problem, żeby wyłonić tą pierwszą piątkę, no ale udało się. Trzy pierwsze osoby, czy pierwsze miejsca gwarantowały wyjazd na staż do Brukseli. Miejsce czwarte i piąte to był staż w biurze pani europoseł i pozostałe pięć miejsc to wyróżnienia.